Siemanko, cześć Wam. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu naszej CZ-ki 250. To jest taki model przejściowy 980-513. No takie były, to jest właśnie ta przejściówka ze starszego modelu na nowszy, tam na krótszym wahaczu i na tym starym zawieszeniu jeszcze. Wczoraj ją odpalałem, silnik odpalił, to po powiedzmy 20 kopach. Po takich trudnościach, że po prostu kranik był zapchany do przeczyszczenia. Tam nie dolatywało paliwo do gaźnika, ten kranik sobie przeczyściłem, paliwo doszło, parę razy pokopałem, no tak, wiecie, 20 razy musiałem kopnąć, no to możecie sobie zobaczyć na poprzednim filmiku, jak go odpalałem. Motocykl odpalił, ja go tutaj odpalałem pierwszy raz, bo kupiłem go 4 lata temu. Przejrzałem sobie silnik, w takim sensie, że ściągnąłem cylinder, odkręciłem pokrywkę od biegów, od sprzęgła, tam wszystko było takie dobre. Jeden minus to był taki, że był wyciągnięty, tam jest taki wałek od skrzyni, kto się orientuje w CZ-kach, to wie, że jak ta śruba górna jest za krótka, to ten wałek się może wysunąć leciutko, bo ta śruba tutaj właśnie trzyma ten wałek. To było kiedyś, jak go kupiłem, to sobie śrubkę zmieniłem. No wczoraj odpalił, chodził ciężko, tak jak podejrzewałem, był do przestawienia zapłon. No z tego względu, że po prostu ja nie patrzałem, jak był zapłon ustawiony, bo widziałem, że jest motoplat. Poprzedni właściciel twierdził, że motocykl raz jeździł, raz nie jeździł. To właśnie była wina kabli, ja tutaj sobie zmieniałem kable. Te kable były poprzecierane i po prostu gdzieś tam mu masowały. Wczoraj ustawiłem sobie ten zapłon, ustawiłem tak jak trzeba. CZ-ki lubią, każdy to wie, mieć większe wyprzedzenie zapłonu ze względu na to, że po prostu osiągają wysokie obroty. Tutaj ktoś miał ustawione na tam około 1,5 mm, to jest stanowczo za mało. Ja sobie cofnąłem na 3,2, także teraz jest ok. Motocykl odpala ładnie, a co się okazało jeszcze, że zajrzałem sobie też do gaźnika. Gaźnik każdy wie, jaki CZ-ka ma, jest to IKOW, tutaj jest 36 średnica. W gaźniku powiem Wam, że 80% CZ-ek ja w Enduro, z którymi się spotkałem, mają rozwiercane dysze. No tak, ludzie to sobie rozwiercali, myśleli, że tak naprawdę będzie większa moc, a to rozwiercanie pomagało, jeżeli tłok był w kiepskim stanie. Wtedy, jeżeli silnik miał problem z zaciąganiem paliwa, ktoś sobie rozwiercił dyszę, że tego paliwa szło po prostu więcej i wtedy silnik chodził. A jeżeli cylinder z tłokiem są w super stanie, tutaj jest w super stanie cylinderek i tłok, no to po prostu ta dysza była za duża, tak? Ta dysza główna była za duża, podawała za dużo paliwa i motocykl dusił się, po prostu się dusił, miał taki ciężki chód. Troszeczkę to wynikało z tego późnego zapłonu, troszeczkę to wynikało z tej dyszy głównej, więc ja sobie tą dyszę główną zmieniłem, wstawiłem taką, jaka powinna być, bo tutaj ktoś miał rozwierconą na 2,5 mm średnicy, to jest stanowczo za dużo jak na 250, może w 380 to by tam jakoś przeszło, ale też nie sądzę, bo maksymalny przekrój, mówiąc tu o średnicy, z jakim się spotkałem, to tam jest 1,6-1,7 mm na dyszy głównej. Także ja sobie wstawiłem dyszę główną takiego rozmiaru, jak powinna być, 150, czy tam 155, nie pamiętam już dokładnie, ale wstawiłem taką, jak powinna być. Ustawiłem sobie zapłonik. CZ-ka jeździ jak trzeba, odpala jak trzeba, nie trzeba kopać już 20 razy, żeby ją odpalić, także jest to wszystko uprawione jak trzeba. No i po prostu sobie CZ-kę odstaliłem. Przejeździłem sobie tutaj po podwórku troszeczkę w tom i z powrotem i odstawiłem ją ze względu na to, że jak wiecie, ja jestem strasznie zabieganym facetem, mam strasznie mało czasu i muszę to wszystko robić, jeżeli robię coś hobbystycznie w zasadzie. No robię to tak troszeczkę w biegu, także no nie było czasu, żeby pojeździć tak gdzieś dalej. Ja też nie chciałem jeździć nigdzie daleko, powiem Wam czemu. Każdy to już może zauważył. Nie mam jeszcze napinacza łańcucha. Także spróbowałem tylko tutaj ruszyć do przodu, do bramy. Tam sobie zawróciłem i z powrotem po prostu, czy nie przygasa, czy ma to moc, no jest ok.
I ten napinacz łańcucha tutaj powinien być zamontowany. Ja go mam, ale on jeszcze nie jest po prostu odnowiony, bo tam muszę w nim łożyska powymieniać i tą rolkę, także jak to sobie założę, to na pewno zaproszę Was wszystkich na jakąś większą przejażdżkę. Tutaj nie w koło komina, tylko gdzieś tam dalej sobie pojedziemy po lasach pojeździć. Także warto oglądać, subskrybować, bo będzie ciekawie. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Hejo.